16 grudnia wspominamy błogosławioną Marię od aniołów, dziewicę. Maria Anna Fontanella urodziła się 7 stycznia 1661 roku w Balderino koło Turynu, na północy Włoch, w rodzinie hrabiowskiej. Była 9. z 11 dzieci. Odznaczała się nieprzeciętną inteligencją i pobożnością, co ujawniło się zwłaszcza podczas ciężkiej choroby. Przez krótki czas uczyła się u cystersów w Saluzzo. Mimo oporu rodziny, w listopadzie 1676 roku wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych Santa Cristina w Turynie i przyjęła imię Marii od aniołów. W pierwszych latach życia zakonnego doświadczała nocy wiary, ale pod wpływem opiekuna duchowego, ojca Laurentego, i dzięki praktykom ascetycznym po 3 latach osiągnęła równowagę duchową, a jej wiara umocniła się. W wieku 30 lat została mianowana mistrzynią nowicjatu, a 3 lata później przeoryszą. Funkcję tę przyjęła z oporami, ale bardzo dobrze się z niej wywiązywała. Na wniosek błogosławionego Sebastiana Valfre założyła nowy klasztor w Moncaglieri ku czci świętego Józefa, do którego miała wielkie nabożeństwo. Klasztor ten został otwarty 16 września 1703 roku. Maria chciała pozostać w nowej fundacji, ale była ceniona przez szlachtę i ludzi w Turynie za jej rady i modlitwy, co sprawiło, że właśnie tam ją przeniesiono. Siostra Maria miłowała cierpienie i troszczyła się o dusze czyśćcowe. Mieszkała bardzo ascetycznie i dużo się modliła, a wokół jej osoby rozniósł się szczególny, przyjemny zapach świętości. Jako przeorysza była bardzo pracowita i odpowiedzialna. Zajmowała się rachunkami i nad wszystkim miała pieczę, ale była coraz słabsza. Gdy wybrano ją ponownie na tę funkcję, czuła, że może sobie nie poradzić z powierzonymi zadaniami. Poprosiła Boga o rychłą śmierć, jeśli jest to zgodne z Jego wolą. Jej ostatnia choroba rozpoczęła się 3 tygodnie później. Zmarła w opinii świętości 16 grudnia 1717 roku. Pozostawiła po sobie wiele listów i zapisków duchowych. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się na wniosek króla Sardynii i Włoch, Wiktora Emanuela II. Beatyfikował ją papież Pius IX 14 maja 1865 roku. Była pierwszą błogosławioną wśród karmelitanek bosych we Włoszech. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Marii od aniołów, dziewicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas przebywać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.